Kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dziś zawiozę Was na zakupy. Nie będę Wam pokazywała w tym akurat filmie, co upolowałam. Także teraz, żeby już nie przedłużać, lecimy na zakupy. Zobaczcie, jaki fajny swetr w Zarze, jeśli ktoś lubi krótkie, a to podobne spodnie jak ja mam, tylko o, bardzo fajne. Bardzo fajne spodnie, zwężane na dole, bardzo fajny pomysł. A to bluzeczki, które ja bardzo często kupuję i wiecie, że polecam, tutaj w nowych kolorach, bo bordowego nie mam, taki jasny już mam, biały mam, szary mam. Bardzo polecam Wam takie sweterki, są wygodne, niedużo kosztują i się świetnie noszą. To jest natomiast mój styl, po prostu uwielbiam tego typu swetry, uwielbiam, świetny. Bardzo fajny swetr, tylko za 25 euro, naprawdę bardzo ładnie wygląda. A to są spodnie, które mam dzisiaj na sobie i zobaczcie, one są w przeróżnych kolorach, i w brązie, i w czerni, i w beżu, i w zieleni, też jest bardzo ładny, też mnie inspiruje ten zielony. Przymierzyłam sukienkę dla Was, żeby Wam pokazać propozycję na Wigilię albo na Sylwestra. Mimo że spędzamy w domu, nie znaczy, że musimy robić to tak zupełnie w dżinsach czy w dresie. Ta propozycja jest bardzo ciekawa dla kogoś, kto zupełnie nie ma brzucha, bo wszystkie te zmarszczki tutaj podkreślą wszelkie niedoskonałości. Ubrałam, żeby nie paradować w moich butach. Tutaj te z Zary są bardzo agresywne ze względu na to, że są takie bardzo wysokie. Zobaczcie. Zobaczcie. Troszkę bardzo, ale na przykład na sylwestrową noc mogą być fajne. Druga propozycja to sukienka, która, jak zobaczycie tutaj, ma bardzo ładne to zdobienie, ale niestety ma strasznie duży dekolt. Tu by się przydało tak odrobinę mniej. Dzisiaj nie mam biustonosza takiego specjalnego na takie dekolty, także jeśli chcecie tego typu sukienkę, ona tak jakoś dziwnie leży tak. O, nie podoba mi się. Tutaj jest za mało zwężona. Po drugie gryzie. Te pajetki gryzą, także ona mi się jakoś nie bardzo podoba. Tamta wcześniejsza nie wyglądała fajnie na wieszaku, a była naprawdę bardzo ciekawa. Tą sukienkę mierzyłam w rozmiarze XS i ona kosztuje 39,95. To jest ten model, tutaj możecie sobie odpisać, 50-60 euro ta sukienka. Pięknie się błyszczy.
Pokażę Wam tą przepiękną spódnicę, która strasznie mi się spodobała. Przepięknie odbija światło, cudnie wygląda do takich wysokich butów, ale to już jest tak przykuwająca uwagę spódnica, że do niej pasuje albo jakaś czarna na przykład, albo biała koszula bardzo prosta, albo kaszmirowy sweterek. Niestety tutaj w Zarze znalazłam tylko taki. On jest troszkę zbyt grzeczny. Na przykład mi by się podobał taki z dłuższym włosiem, na przykład golf. Pięknie by do tego wyglądał. No i ta spódnica, powiem Wam, naprawdę bardzo mi się podoba. Może ona tutaj tak nie widać, że ona przecudownie się mieni i odbija światło. Ta spódnica kosztuje 40 euro i jak możecie zauważyć, ja mierzyłam akurat w rozmiarze XS, no przepięknie odbija światło. Tutaj kolejna bluzeczka i myślę, że to jest bardziej propozycja dla bardzo młodych dziewczyn, ponieważ wiem, że takie mnie śledzą. Przepięknie się mieni, przepięknie wygląda. Myślę, że z takimi czarnymi spodniami z wysokim stanem będzie wyglądała genialnie, albo nawet ze spodniami skórzanymi, bo ona jest bardzo krótka. Ta bluzka kosztuje 40 euro, przepięknie się mieni, fajnie jest wykonana, naprawdę. Taka torebka to na pewno jest świetny pomysł na prezent. Myślę, że pasuje do wielu rzeczy. I tutaj widzicie, że cena normalna to 135 euro, a w outlecie naszym 88. Także opłaca się. I ma też tutaj takie wzmocnienie u góry, bo sam łańcuszek jest niewygodny. To też jest kolor, który bardzo często jest lubiany właśnie, bo możemy go dopasować do wielu rzeczy. I taka torebka na przykład kosztuje 82 euro i jest przeceniona jeszcze dodatkowo 30. Także się opłaca. Bardzo fajne takie oversize'owe swetry długie na jakąś sukienkę albo na leginsy. Fajnie to wygląda. No, bardzo fajny dres. Taki dresik bym chciała. 72 euro. Same spodnie. Fajne. Nie rozumiem tego we włoskich sklepach, że nie wolno nagrywać. Weszłam do sklepu i pani mnie okrzyczała, powiedziała, że mam nie nagrywać, bo pozostanie okrzyczana przez pana dyrektora. Także musiałam wyjść i nie nagrywałam. Niestety nie wolno. Mam nadzieję, że moje propozycje Wam się podobały, że znaleźliście troszkę inspiracji, coś ciekawego, coś miłego. I to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ja się z Wami żegnam i zobaczcie. Chyba muszę obrócić kamerę, żeby Wam pokazać, jakie piękne widoki są. No niestety, na Guglielmo jest dużo śniegu, także niewiele widać. Ale w taki oto sposób się z Wami żegnam. Cześć Wam!